Cześć, witam was wszystkich w kolejnym filmie. Dzisiaj troszeczkę z mojego mobilnego warsztatu. Kurczę, muszę sobie w końcu zrobić porządny warsztat. Tu już sobie narzekowałem parę narzędzi do koparki. Ona dzisiaj no niestety idzie w pracę, więc będzie trzeba ją troszeczkę później umyć i dalej szlifować. Nie ma zmiłuj się. A w przyszłym tygodniu już planujemy rozpocząć siewy, jeżeli pogoda pozwoli. No i mam tutaj już przygotowany agregat uprawowo-siewny, bronna aktywna Lion, Pottingera i siewnik Vitasem. No zestaw zrobił już ponad 400 hektarów, ja tu gdzieś myślę, że to jest gdzieś w granicach 450 hektarów. No i przyszedł czas na to, żeby po prostu przygotować tutaj wszystko jak się należy. Bo już zauważyłem w niektórych uprawach, głównie w gryce, że te przekrycie i spulchnienie przedsiewne i przekrycie posiewne nasion nie jest dostateczne, mimo że już tam już wszystkie możliwe dziurki regulacyjne żeśmy wykorzystali, więc po prostu no, czas najwyższy to zrobić. I teraz taka kwestia: oryginalne części czy zamienniki. Akurat jeżeli chodzi o palce czy o zęby, ja postawiłem, przynajmniej w moim przypadku postawiłem na części oryginalne, co prawda nie od mojego dealera. Dopóki nie będzie miał cen konkurencyjnych, to niestety się obejdzie smakiem. Kupiłem gdzieś tam na internecie oryginalne części Pottingera w dobrej cenie. I teraz tak, nie chciałbym, żeby ten vlog był taki i żeby ten kanał szedł w taką stronę typu, że ja wychodzę, zaczynam mówić i mówię, że tak jest i koniec. I nie wiem, zaczyna się wymorzyć, bo to nie o to chodzi. Chciałbym, żebyście też wzięli czynny udział tutaj w dyskusji i powiedzieli o swoich wrażeniach, o swoim doświadczeniu, jeżeli chodzi o właśnie takie elementy robocze, jakie wy wybieracie. Niektórzy mówią, że tylko zamienniki, że można znaleźć zamienniki, które wytrzymują nawet więcej albo przynajmniej porównywalnie z oryginałami. No ale na moje pytanie, no, gdzie takie części mogę dostać, bo ja z chęcią też bym takie kupował, no to już takiej informacji nie otrzymałem. Więc ja ogólnie stawiam, jeżeli chodzi o Pottingera, stawiam na części oryginalne. Z tego względu są ciężkie ziemie, kamienie. Ja nie mam czasu stawać, wymieniać zgubiony lemierz, dłuto czy ząb od brony. To mam po prostu chodzić. 6 lat brona nawet nie zaglądałem. W tej chwili już wymiana jest, bo zobaczcie, porównajcie sobie, jak wygląda ząb nowy. Ząb wymieniany. No to widać, że to już była, to był czas, bo już nam się skończyła regulacja. Włóki są maksymalnie podniesione do góry i już tylko ledwo co skrobały te zęby, więc to czas najwyższy. Do tego zobaczcie przykładowy palec zagarniający. To jest zagarniacz Perfect, czyli taki podwójny. No to te jeszcze ok, moglibyśmy uznać, że te krótsze są ok, a te to są już ostre, takie, że to uważać, bo to się może nadziać i się na wylot przebić, także trzeba z tym uważać. Koszt części: palce, 3 przewody nasienne, bo tam już gdzieś popękane, trzeba to powymieniać. No, trytek nie liczę, bo trytki to już miałem na gospodarstwie, i komplet zębów, około 2000 zł. Już nie pamiętam dokładnie, ale to jest około 2000 zł. Na 6 lat, na 450 hektarów, no sobie każdy policzy, jaki to jest koszt. I jeżeli to ma być na tej zasadzie, że ja co 5, bo to zależy, no, jak teraz będę dużo jeździł, czy 4 lata mam robić, nie zaglądać, no to dla mnie to jest rewelacja. To samo w pługu, jeżeli wymieniam. Ja nie chcę robić reklamy Pottingerowi, bo to jakbym kupił Lemkena, czy Horsha, czy czegoś innego, pewnie bym miał to same wrażenie. Jak wymieniam dłuta, czy jakieś inne elementy robocze,
i wymagane są wymiany śrub, tak na przykład w Pugu, mimo że są 3 czy 4 razy droższe, biorę oryginalne, bo no, wierzcie mi, no nie wiem, czy ja mam taki dziadowski sklep u siebie, rolniczy. Kupiłem mi oryginalne śruby do pługa, pokontrowałem do koła kopiującego. Co chwilę trzeba iść i to dokręcać, bo to się wszystko rozlatuje, te śruby są jak z plasteliny. Wziąłem, kupiłem oryginalne, zakręciłem raz, mam spokój. Nie wiem o co tu chodzi, ale tak, takie są po prostu moje wrażenia. Ja się z nimi dzielę, no po prostu nie będę zmyślał. Zawsze pamiętać, jeżeli, ja się później opuszczę, ale jeżeli wymiana tych palców, to na wszelki wypadek okulary ochronne, bo oczy macie tylko dwa, a z jednym już się ciężko opracuje, nie? Można sobie zrobić wielką krzywdę. Musi być podstawione coś pod bronę, jeżeli się życiem nie chcecie pożegnać. Ja tu nie będę nagrywał, bo tu nie mam za bardzo warunków, jak to wymieniam. Ale tutaj jest patent na szybko złącza. Wystarczy wyciągnąć tą zawleczkę. No najlepiej taką żabą sobie potem ściągnąć ten bolec, bo on jest niby, że tylko tak wsadzony, ale mimo wszystko on jak zaspawany. Jak się go wyciągnie, wyciągamy ząbą, tutaj po prostu ma swoje miejsce, lepiej młoteczkiem lekko wybić, a nowe elementy już po prostu wchodzą tylko palcem, wsadza się, cyk, zawleczka, tylko trzeba zwrócić uwagę, żeby było tak samo jak było w oryginale, czyli tymi główkami do środka, żeby ta zawleczka, może gdzie sobie tu rzuciłem, bo już mam tu taki syf, o jak jest bolec, to już będę miał następnego zęba, zawleczka ma takie fajne tutaj wyżłobienie, tak, do zabezpieczenia. No i też sobie przypinować, żeby przy założeniu to zaskoczyło tutaj. I tutaj się nic złego nie powinno dziać. Także to jest dość, niby dość szybko, ale tak naprawdę tutaj jest 2 godziny zajmuje wymiana tych wszystkich zębów. No trzeba to sobie wszystko czyścić i maszyny nie zdążyłem przed zimą czyścić, a nie mam zwyczaju już przy minusowych temperaturach, kiedy mogą być minusowe temperatury, żeby czyścić maszyn, ale to nie ma jakiegoś większego dla mnie znaczenia, że ona była brudna. Najgorzej jak jest brudna i stoi na dworze, ale jak była brudna, ale stała pod dachem, to już też całkiem inaczej. Dobra, nie ma co tu przedłużać, idę na obiad, to już ona wzywała. A, jeszcze jedna rzecz. Niech rzuci kamieniem pierwszy ten, kto nigdy nie wybił szyby z tyłu w ciągniku. No my na pewno nie rzucimy kamieniem, bo to już nasza czwarta. Kurczę, zawsze trzeba będzie ją wymienić w 5R. Jak się człowiek cieszy, to się diabeł cieszy. Kula, nie płacz. Co? To już czwarta, nie?